Czasami trudno być kobietą, mm. taką kobietą w męskim świecie. Tu sprośny żarcik, tam ktoś coś bąknie. I tutaj mi się zgubiła ta. <noise> I tam potem było dalej, że normalnie jak dama w waletu w karecie, czy jakoś mm. tak... Hmm. No powiem ci, dobrze, wybrałeś. W tak. Woleców, królów jak, wiesz, kres hmm. to miliony, jak kochać to, to króli, nawet nie księ, księciu. Nie Szanowni Państwo, dbając o parytety w tym podcaście, <laughs> <ponieważ> <laughs> ostatnio sporo było mężczyzn, więc pomyślałem, że może by wreszcie nadszedł znowu czas, żeby zasiąść jako ten rodzynek pomiędzy dwie przemiłe panie, które oczywiście z muzyką są związane, bo przecież temu ten podcast służy. Nawet mu ze strunowe w tym wypadku, bo i struny w gardłach obu pań i też struny, które są w oprawie muzycznej, w oprawie muzyczną wpisane. Dobra, nie będziemy już tutaj ciągnąć. Alicja Bącol. Struny duszy Dzień dobry. Muzycznej. Dzień dobry, wieczór państwu. I Joanna Kaniewska. Dobry wieczór, dzień dobry. Alicja Bącol, czyli już to kiedyś ustaliliśmy. W Śpiewająca nasy... asystentka zarządu. Jeszcze, jeszcze raz? Śpiewająca asystentka zarządu. Bardzo ładne, bardzo, no. bardzo ładne. Natomiast specjalizująca się w muzyce country, western, no am, nie, szeroko pojętej Amerykanie? Jeśli chodzi o western, to ja czasami jeżdżę na zawody strzeleckie. Mhm. Ale... Na, na Winchesterze, na, na Thompsonie, na. Winchester? Col na Colcie, nawet na Glocku. Wow. Bo jest też konkurencja pod tytułem Nietykalni, gdzie trzeba się odpowiednio też ubrać. No i... A Winchester to nie jest taki, że to jest. Tak, tak można się dobrze pamiętam? No I Najlepiej mi się strzela z niego, także wiesz. Proszę, <laughs> trzeba uważać. Gładko ma dziś przebiec ta właściwa, właściwa kobieta we właściwym <laughs> miejscu, po prostu prawdziwa rancherka, cowgirl normalnie. Tak, i spoko. pozdrawiam tu szeryfa Artura Nojka, bo on mnie przyuczał do tego jakby hmm. fachu. No dobrze, to ja to będę. Ja będę po przeciwnej stronie tego strzelania, bo ja wręcz przeciwnie. No za chcesz robić? Proszę się. Ja wręcz przeciwnie. Ale, piece, dobrze. ale ty za to bardzo celnie strzelasz słowami w tekstach swoich. Mam nadzieję. Jeżeli ktoś bieguje z języku angielskim, tak jak Joanna mm. Kaniewska, to myślę, Szacze. że przyzna rację mi. Alicja też teksty popełnia swoje, ale również korzysta, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej ostatnio na tejże płycie z tekstów Buszmana. Tak. tak, Dobrze. Krzysztofa tak, Cezarego Krzysztof, Krzysztof. Buszmana. Dobrze. Miłe panie, ja się chciałem z wami spotkać po to, żeby mm, porozmawiać niby o rzeczy oczywistej. No bo to właściwie od lat tak jest. Nie jesteście frontmenkami, czy też na froncie, czy pierwszymi dziewczętami, które występują przy mikrofonie zespołu, który tworzą akurat mężczyźni. W dodatku jakby funkcjonujemy w świecie Albo country, albo bluesa szeroko pojętego, to jeszcze nie powiedziałem, że Joanna Kaniewska, bardzo ważna informacja, no przecież wokalistka zespołu Around the Blues. Tak jest. Ściskam chłopaków oczywiście. No o, i, i właśnie, I jak właśnie. to jest z tymi chłopakami, bo my mówimy jednak o świecie muzycznym, który... Jeżeli to tworzą muzycy, czyli rock'n'rollowcy szeroko pojęci, używajmy tej nomenklatury, czy też kowboje, rockmeni, rock no to nie są wizerunkowo grzeczne chłopaki, łatwe do okiełznania, więc, więc jak to jest, jak udaje wam się te statko samców <głos> <głos> okiełznać? Która z pani pierwsza by chciała? Proszę. Proszę, Alicja. Ja bym nie nazwała tego y, w ogóle chłopaków samcami, bo to są bardzo y, bardzo takie słodkie, kochane misiaczki. I mm -hmm. tu też pozdrawiam ich moją grupę. No, ale przecież sam jest to, jest, to jest terminologia biologiczna, najnormalniejsza w świecie. W, w przypadku y, mm, osobników, o których mówimy, Kojarzy sam do to takich to się z z zaliczam, <laughs> jesteśmy wszyscy zwierzętami scenicznymi, co, ale jednak, więc. <laughs> No, w moim przypadku to było trochę inaczej niż w przypadku Asi, bo tutaj podpytałam w miarę w, z jednym składem, występuję od 20 lat z małymi zmianami. U mnie to była troszkę bardziej wyboista, mm -hmm. kręta i stroma droga, bo wszystko zaczęło się, jak ja to mówię, w 1939 roku, mm. czyli w 1994, kiedy mnie moje panie księgowe wykopały wręcz. Na przesłuchania do Radia Katowice. I tu właściwie hmm. moja przygoda z muzyką się zaczęła. Tu ten zalążek był mojej przygody z muzyką. Bo lubiłam sobie podśpiewywać podczas, podczas przyjmowania korespondencji, obrabiania faktur. No i przyszłam tutaj na, wtedy to się jeszcze nazywało przesłuchania, nie castingi. Hmm. Na który to pomysł wpadł Jan, Janusz Wegiera i Marek Mierzwiak. Tak. No, i wtedy mm, byłam kompletnie zielona, poszłam w ciemno. Okazało się, że jednak do finału przeszły osoby, które były po mm, szkołach muzycznych i jeszcze w dodatku sobie akompaniowały, czy to na pianinie, czy na gitarze, więc no, ja tutaj byłam na raczej pozycji straconej, ale y, ja w życiu tak łatwo się nie poddaję. I powiedziałam: No, to ja wam pokażę. Y, skleciłam sobie kapelę z, hmm, chyba Czeladzi wtedy, w Będzina, o dziwo, a nie z moich okolic mianowicie hmm, I przejęłam chłopaków hmm, z zespołu pod nazwą Dej spokój. Na szczęście ta nazwa nie okay. była prorocza dla mnie, bo, mm -hmm. bo ta przygoda trwa do dziś. Ale to byli kowboje? Tacy, bo ty od razu chciałeś śpiewać muzykę country? Nie, ja się właśnie no. zastanawiałam. Przyszłam tam y, za pierwszym razem y, z piosenką piosenką Bonnie Tyler okay. If you were a woman and I was a man a drugi to był utwór Shertak. tak If I could turn back time mm -hmm. no i tylko, że nie miałam nie miałam zespołu i podpytałam panów organizatorów, czy na następne przesłuchania byliby w stanie załatwić mi pół playbacki a to były takie czasy, że nie było tutaj platform muzycznych i innych, które by sprzyjały wokalistom. I organizatorzy to byli mężczyźni. No tak. Ale... I od razu powiedzieli jasne: Ala, nie ma sprawy. Także, no, kłamali mnie, także no. ja już tutaj miałam, byłam czujna od nie, tego bardzo, momentu. Po prostu próbuję dociec, czy już w tym miejscu, jakby na początku, kariery, na, na początku kariery, ujawnił się ten Twój taki, powiedzmy, no bo potrzebny jest troszkę hegemoniczny charakter do tego, czy nie. Jakby pierwiastek wiesz, dowodzenia. Bycia hersztem. Ja dopiero rozpoznawałam grunt. Musiałam hmm. dopiero się rozkręcić, musiałam wiedzieć, czym to się je. A tak jak to i też w życiu. Jak chłop sięga, to przysięga, a jak dostaje, to przestaje, nie? No tak to jest. No ale nie, nie wiem, jakby w życiu takim jesteś trochę alfą? Na zasadzie wiesz, no, jeżeli... osobnika, który jeżeli. Czy jesteś terytorialna? Trzeba. <laughs> jest trzeba być. W moim przypadku trzeba być alfą, jak mnie życie nauczyło, bo jeżeli pozwalałam sobie, y, uśpiona była czujność i pozwalałam sobie za bardzo na głowę wskakiwać, wtedy y, szło nie po mojej myśli i wtedy się wszystko rozpadało. Dobra, do tego zaraz wrócimy, bo to się mocno wiąże w ogóle z kobietami, które znamy gdzieś tam z, 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 z westernów. No my nie, ucieknie, nie uciekniemy od tego jednak. I, no ale jakby, to, Natomiast jak to u Asi właśnie było? bo Początki, co, ty, tak? No, no bo co, bo ty chciałeś no. śpiewać od razu, czy bo, bo u ciebie w ogóle jest inaczej, bo przecież jesteś ty i małżonek. No i właśnie to się tak naturalnie bardzo zaczęło, ponieważ... Ja sobie zawsze gdzieś śpiewałam, tylko nie sądziłam, że po prostu można to robić publicznie, prawda? Mm -hmm. yy, no i poznałam Przemka. Yy, muzyka to był w ogóle pierwszy nasz temat w ogóle i Połączyła pierwsze słowo praktycznie. Mm. Zanim jeszcze wiedziałam, jak się nazywa Przemek, to już wiedziałam, jakiej muzyki słucha. On już grał? i on, on grał na tej zasadzie jak ja śpiewałam, czyli sobie w domu coś tam dękał. i on zawsze od początku mi mówił blues, 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 że to jest super muzyka, tata go tak wychował na tym bluesie ją ja więc blues no dobra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> o, a co to jak nie blues to co ciebie najpierw w takim razie zanim ten blues się pojawił? To jest jakieś jakieś bardzo popowe rzeczy na początku, mm -hmm. ale potem jak miałam gdzieś tam 15-16 lat to odkryłam Roka, tam 60., mm. 70 lata, więc. No to już blisko. Więc plusza, no. można powiedzieć, że jak rzuciłam Przemkowi hasło na pierwszym spotkaniu, właśnie że z Kim Crimson, myśląc, że go spławię tym, co było ale prawdą, jak on to usłyszał, no to właśnie to. Okazało się, to było mm -hmm. <laughs> Więc słuchałam też takiej muzyki rockowej, trochę metal, Ja wtedy ws słuchałam wszystkiego. Ja wiem, wiadomo. To ja, to wszyscy wtedy słuchali mm, wszystkiego. No to e, ukształtowało... hip-hopu i rapu. Tak, to nas... do mnie. Mm. hip i polskiego, a... Nie, to bo jakby bym... mówimy gdzieś tam o latach dziewięćdziesiątych. Tylko, że właśnie w, w liceum mm. dużo było hip no chodnikowa polskiego, więc... już się tworzyła wtedy. Tak, tak. tak ale po, I pokolenie... To chyba... I słyszałam, że za sprawą niestety Marka Sierockiego. Ale, ale pokolenie... Tych, którzy akurat nie słuchali chodnikowej, o której mówisz. Mi się wydaje, że to jest temat no są na samą audycję, mm. bo to jest dużo bardziej złożony proces, dlaczego ona się akurat pojawiła mm. u nas i dlaczego. Bardzo dlaczego na przykład wywodzi się też z, z muzyki ludowej odrobinkę no, i no, tak dalej. To jak mówię, zostawmy ten temat, bo to jest na długą debatę. Nie, nie zapędzajmy się może. Ludowych Natomiast... to były przemycone y, głębokie mądrości. Chyba rozumiem już chłopaków zespołu Alicji, także. Dobra. I gdzie tkwi, ten, i gdzie tkwi ten, ten dar okiełznywania ich? Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że lata 90. pokolenie, które wtedy było nastolatkami, to jednak muzyczne telewizje, znaczy, ponieważ to jest czas anten satelitarnych. Chwilę, dosłownie przed chwilą upadła komuna, runął już ostatni mur, tak? I, i nagle człowiek chłonie wszystko, co mu po prostu serwuje telewizja z, z muzyką z zachodu, nie? Mm. No to chyba tak to działało, bo to nagle wybuchło z siłą, komercyjne stacje pojawiły się, które tą muzykę dawały i tak dalej, i tak dalej, i, i to dalej. właśnie a propos kobiet, to te takie pierwsze muzyczne odkrycia kobiece w stacjach, czy znaczy w, w telewizji muzycznej, to była Alanis Morissette, którą mm. po prostu mm. pierwszą płytę Jagged Little Pill do końca Też świata y i Sheryl Crow. If it makes you happy na przykład. A to, to jakby się tu możecie ze sobą spotkać, bo to są panie właśnie z pogranicza, akurat rocka, bluesa i country, one w moim przekonaniu. Dalej, z, z, dalej ze mną, ale mm. nic może, może mniej, ale Crow jak najbardziej dalej. Zresztą ze mną jest. wasz blues, bo przecież wy się nie bez kozery nazywacie Around the blues, czyli że to jest jakby to, co wokół tego bluesa krąży tak naprawdę. Zresztą rozmawialiśmy kiedyś o waszych fascynacjach, Harikem Claptonem i jego z kolei różnymi muzycznymi podróżami, które też przecież o country mocno zahaczają, mm. jeśli weźmiemy pod uwagę jego kolaborację z Rziekiem na przykład, który jest bardzo mocno w muzyce południa, tej takiej właśnie gdzieś tam kantrowatej, osadzonej niżli w tej takiej bluesowej. No więc, właśnie, to, 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 to jest może też dobry trop, bo Alanis Morissette to też jest niewiasta stojąca na czele zespołu, który tworzą faceci raczej. Tylko, no, ale ta że pierwsza płyta była mocna. Była bardzo mocna. mocna, tylko że ona wręcz jest w ogóle tam przez tekstami, miejscami w ogóle mocno feminizująca, mocno wymierzona w ogóle w męski szowinizm tak. i tak dalej. Nie? Tam jest na przykład Joachim Naut, to jest taki kawałek, który. no, właściwie mężczyźni to powinni się obrazić trochę, nie? Tak, Czy... taka nasza Pink dzisiejsza. <laughs> uh -huh. A Cheryl Crow zdobywała szlify jako chórzystka u Michaela Jacksona, tak? Tak, tak mi się Proszę przypomniało. Potem postanowiła się oderwać i robić karierę na własny rachunek. No i związała się potem z kolarzem, ale to znowu jest zupełnie. O, ale była też z klaptonem, więc może tego się bardziej nie trzymała. Crow była Klaptonem. No tam gdzieś podobno takie środki. My to, favorite to, mistake gdzieś tam nie mm, wszystko w rodzinie mm, zostaje. Wiadomo. No i Bramhall, drugi. Też no tak, się pojawia, więc to też jest taka muza, która jakby siedzi no w tej mojej muzyce Crow, Alanis Morissette, Alanis Morissette to w ogóle gdzieś taka pomiędzy że tam ogranicz troszkę tak zahacza, bo to mm -hmm. są te, te, te czasy lat dziewięćdziesiątych, no dobra, no i co, no i pojawia się zespół, tak, faceci, znaczy nie wiem od, od razu, czyli siaś tym tropem, iść, tak, jak te dziewczyny zaczęło się tak, że po prostu graliśmy sobie z przemkiem w kotłowni we dwójkę, we dwójkę hmm. w klubie kotłownia kotłowaliście się tam po prostu klubie kotłownia, ale to po zamknięciu. tak jest, ale jeszcze był zespół Black jeszcze było. Ojej, to jeszcze takie było w zasadzie rokowe granie, ale to, to zupełne początki, jakby. Mhm. E, a potem ten zespół Round Blues tak się trochę naturalnie utworzył. Chodziliśmy na jakieś jam session, poznaliśmy tu kogoś, mhm. tam kogoś, i tak, zebraliśmy zespół po prostu. I ja wiedzieliśmy, wiem. że chcemy grać bluesa. No tak, tylko że ta, i tak, w tym zespole jest y, y, jeszcze wtedy nie twój mąż. Jeszcze nie. Jeszcze nie, no dobra, ale jest Przemek, czyli jakby robicie to we dwójkę, i teraz kto od razu przejął rolę jakby szefa? Myślę, że na początku duży też wpływ miał Andrzej Szczęsny, który na początku z nami grał. Mhm. Bo dużo utworów właśnie takich bluesowych przyniósł i chciał je grać, więc automatycznie też mhm. no my, odkrywając dopiero wtedy blusa, dla nas to były świetne numery, tak, grajmy to, nie? Dopiero długo, długo później, wydaje mi się, odkryliśmy tą potrzebę, w którą stronę my chcemy pójść. Stąd później jakieś zmiany w zespole, stąd później. Tomek Kończak się pojawił u nas w zespole, który nam jakby zmienił charakter naszego grania i myślę, że od wtedy y, szliśmy w tą stronę bardziej around the blues. Y, a szef, a jeżeli chodzi o szefa... No właśnie, bo wy tak sprytnie mu uciekacie tak? od tego tematu, jak to ja, ja mam naprawdę to szczęście, że mam w zespole tak, że każdy ma jakieś zdanie... Mm. I ponieważ jesteś na tyle... To tak? w muzyce? Nie, to nie, tak nie jak wiem. w demokracji pryncypialnej. Trzeba iść za celem, a nie za liderem. A, okay, e, każdemu w, w duszy gram, mniej więcej to samo. Mm -hmm. I po prostu grając, wymyślając utwory, razem je wymyślamy. Mm -hmm. Ktoś przynosi jakiś motyw, ale razem je wymyślamy. Więc tworzymy coś, co nam się wszystkim podoba. Mm -hmm. I trudno się potem wspierać o to, nie, to tego nie gramy. Mm -hmm. Czasem jest taka sugestia, że no, to może dla mnie jest za mocne. Ale jakby nikt się przy niczym do końca nie upiera, bo to jest wszystko nasze. No ale tak, i tak ale... my mamy ostateczny głos, czy to nam pasuje? E, tak, ponieważ ja do my mnie musimy jest się dobrze tonacja, czuć. Ja oni się i tak będą. Oni się i no właśnie. No. <laughs> ale tutaj jakby nie stawiają wielce oporu. <laughs> <laughs> czyli możesz ich rzeźbić. <laughs> znaczy to jest ta, oni by ogóle... chcieli grać mocniej, może to, jest... może to że mnie oni też, grają tak podobnie, że, że chcieliby grać Gdzieś... mocniej, a jednak ja tak trochę delikatniej. Gdzieś kiedyś przeczytałem, że to jest ta, ta cecha kobiet, której my, mężczyźni, chyba nie mamy, jednak, że no to właśnie potrafienie. Inaczej, umiejętność rządzenia, potrafienie za słowo, umiejętność rządzenia tak, żeby ten ktoś żeby podwładny nie odczuwał w ogóle tego, że jest rządzony. No nie, bo to, to tak no. działa troszkę, nie? I to nie ma nic wspólnego z manipulacją, po prostu tak to jest. Nie? No i tym się instynkt od inst, in, intuicji kobiecej. Tak. Trochę, trochę jak ta dyplomacja, nie? Która polega na tym, żeby tak drugiemu gardło podarznąć, żeby mu skóry nie uszkodzić, nie? Ale. Chociaż nie, to chyba jednak nie w wow. tą stronę rzeczywiście. Jakieś takie bardzo obrazowe porównanie. Słyszałem na czym polega prawdziwa sztuka dyplomacji, nie? Czyli żeby właśnie tak drugiemu gardło poderznąć, żeby mu skóry nie uszkodzić. To bardzo takie było dość dosadne i dobitne, ale też gdzieś tam sporo w tym prawdy mi się wydaje, śledząc różne tam dyplomatyczne mm. zmagania na wysokich szczeblach. Wracając do rządzenia w zespole. A u ciebie, Ala, jak to jest? No bo stanęło na tym, że y, już y, po na początku no właśnie, wpadłam, już na początku Tak, po, wpadłem, po, w... że tak powiem, w szpony y, pewnego y, gitarzysty, który poszukiwał wokalistki do swojego zespołu. Ten gitarzysta był już countrymenem, czy? Tak, A, tak. Czyli to on cię oh, po prostu natychmiast. Nawiedzonym, przerobił. że nawet nawiedzonym countrymenem. Po prostu przyjechał mu z Mustangu, standu. wokalistka zwiała i szukał kogoś na jej miejsce. Nasza, nasza przygoda trwała ledwie pół roku, bo nic. Nie wynikało z tych prób, zresztą trzykrotnych w ciągu tygodnia w Szopienicach, w Domu Kultury, a zwieńczone to dopiero było pod koniec naszej znajomości jakimiś trzema koncertami. Um, I jeszcze w jakiejś szkole, także no, trzeba było się rozstać poza tym na skutek niezgodności charakterów. Mhm. I wtedy stała się. A to była Twoja decyzja? Tak, po raz A, pierwszy. Books. Bo Go사ń. <Dafne> No nie wiem, czy mamy czas na to, żeby szczegóły ujawniać. Nie, 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 nie mamy czasu. <laughs> no właśnie, chodziło o jeden <trett> koncert, gdzie ja miałam zagrać z muzykami zawodow, zawodowymi, bo to byli naturszczycy, którzy mhm. tworzyli zespół Timers. No, i mieliśmy zagrać Andrzejki, i tamten się z, y, wzburzył i powiedział, że jeżeli zagram z nimi, y, to, y, to tak jak zdrada w małżeństwie. Tak, jak, tak, jak, okay. tak, jakby zdrada zespołu. Ja wtedy mu uświadomiłam, że zdrady to są w małżeństwie. No tak. I cała kapela o dziwo przeszła do mnie, chociaż nie miałam pewności, czy mm. y, tak się stanie. Wieczorem ty... podzwoniłam i okazało się, o, oczywiście, za oczywiście to od... jak w dym. Czyli ty od <laughs> początku już po prostu rozdawałaś karty. Czyli ty jesteś tą dziewczyną w salonie, która po prostu. No. Siedzą chłopcy, grają w pokera, a ty po prostu. Zróbcie się. Teraz ja. I pych, nie i... trzeba na siłę wystarcza no. odpowiedni strój, Rozumiem. tak jak okay. i na scenę, okay. że ma nie utrudniać widoku, ale bronić dostępu. Mm -hmm. Trochę jak, by, by, teraz mi się przypomniała taka scena z Kalanby? Nie, z Królowej śniegu, nie wiem, czy pamiętacie, tam jest przecież y, 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 właśnie hersztem bandy zbójców jest przecież ona, jest, jak to powiedzieć, fe, feminatywem. Hersz, <grym> czy, Hersztka. <grym> Hersztka, prawda, <grym> że tam jest. Tam jest y, y, dowódczyni, czy wódzka, czy jak to, prawda? Nie, nie? to nie na mm. co popadać jeszcze no. w obłęd znaczy, wódz ręckimi. jest w spódnicy, krótko mówiąc, i ona właśnie jest taką, przepraszam za wyrażenie, taką babą z jajami, nie? To mm. tak ona tam po prostu jest taka, że... Nie, ja bym powiedziała z charakterem, nie umniejszajmy tutaj kobietom. Dobrze, okej. Okay. Czyli właśnie no. kobietom z charakterem, nie? Tak z, z dużym jest. stężeniem męskiego pierwiastka. Nie, nie. po połowie, na, po połowie. Wystarczy prze, przeczytać bardzo fajną książkę, jeżeli ktoś nie, nie umie się zdiagnozować, czy u niego jest połowa energii męskiej, czy, czy więcej męskiej, czy więcej żeńskiej. E, David Deida, e, błękitna prawda. No to jest, prawda. O, to jest ciekawe, bardzo ciekawe, bo mówi się, mówi się czasami o mężczyznach, nie? że są zniewieściali, a o kobietach się nie mówi, że są... No właśnie nie są zniewieściali, z męż... to kobiety powodują to, że, że są... Nie mówić o kobietach, że są zmężniałe. Nie? Nie. Mężne są. Ale kobiety są mężne, właśnie. To ja ciekawe, wolę z charakterem. Po co tylko, tych że, mężczyzn że, ciągle tutaj Tylko, że wyraz ciągać. mężny jest nacechowany yy, prawda, pozytywnie, a zniewieściały no, pejoratywnie. Nie? Więc to tak... Ale nie w tą stronę, bo to... Jakby moja prawa mhm. cię powiedziała, chłop się ląk, żeby ciągł, także oni niech yy, niech noszą instrumenty, a my mhm. tylko... Yy, diamentowe mikrofony. Wiadomo. <grymne> A wiedziałam, że to padnie: noszenie sprzętu po koncertach. No, no nie, bo właśnie to było pytanie, które mi. No to proszę bardzo, czyli jak to jest z noszeniem sprzętu? A czy wy macie, po, po pierwsze tak, wy, jako że jesteście wokalistkami tylko. No to macie doniesienia mikrofon, właściwie. Ja tam a, zawsze a, jakąś tam... Organizatorzy tak? nam to gwarantują. Niby mm. tak, ale ja tam lubię swój mikrofon mieć, mm. zawsze swój kabelek w razie czego też mam. Mm -hmm. mm. Jakiś tam tamburyn czasem, którego staram się nie zgubić. Tamburyn bo... Joanna używa, widziałem, po, po, potwierdzam. I to wcale nie jest taka łatwa sprawa, jak się wydaje. Nie jest w ogóle, mm -hmm. bo znaczy nie, nie wiem, nie pamiętam, czy używasz jednocześnie śpiewając? Tak, też. U. O biodro? No, różnie tam, lęka, właśnie, biodro. tak było na ostatnim koncercie, tak widziałem. To, prawda. to akurat jest niełatwe, kiedy się śpiewa i stuka jednocześnie, żeby Staram to było się jeszcze do rytmu i nie pomylić na przykład sekcji rytmicznej, która zwykle tam działa trochę jak automat, nie? Ale y ja też czasem gitarę zaniosę. Naprawdę. Czasem coś tam, coś tam czasem przeniosę. Czyli, czyli matkujesz. Oczywiście teraz chłopaki się, jak to, tego będą słuchać, jasne. Hmm. No dziwym królowym korona ale, nie spadnie z głowy ale z tego powodu. Ja jakby. To, co mogę udźwignąć, to czasem niosę, jak trzeba się pospieszyć, a jak nie. Poza tym po koncertach, ty pewnie też to potwierdzisz, jest tak, że na przykład ludzie do Ciebie przychodzą do ciebie, nie do gitarzysty, nie do perkusisty, tylko do ciebie chcą podpisać na płytę, są no, ale kupić to, płytę. no Ale to wy jesteście więc, na froncie, do kogo masz? My jesteśmy przyjść? wtedy zajęte, nie możemy ogarniać sceny ani sprzętu. Ale tu się mylisz, bo miałam kolejny zespół, do którego przeszłam, bo liderem znowu był facet. Mhm. Który jakby mnie przejął. Ale lider i frontman to nie znaczy to samo moim zdaniem. Ale to zaraz ci powiem. Jemu się wydawało, że lider jest ważniejszy niż no. wokalistka. I po roku dwóch, kiedy debiutowaliśmy w Brongowie z, z, z takim dobrym, bardzo pozytywnym wynikiem. Okazało się, że zaczęło mu przeszkadzać, że dziennikarze zaczęli podchodzić do mnie, a nie do niego, żeby mm -hmm. przeprowadzać wywiady. I wtedy on wręcz nakazał mi przekierowywanie ich do siebie, bo mm, szef zespołu jest ważniejszy niż jakaś tam wokalistka. No więc po czasie ja mu też pokazałam, gdzie raki zimują. Podeszłam po... po prostu. Ja się nie kopię mhm. z koniem, tylko zmieniam stadninę. No. <laughs> <noise> bardzo to ładne porównanie, proszę pani Alicji. Takie <noise> mocno wpisane w muzykę, którą tak. akurat pani jest też wierszem. postroga. Dokładnie. Tak. <noise> Koalicja. Wiesz, co ty mi się nie uciekniesz od tego, bo ty mi się jawisz i nawet jak się popatrzy na przykład, czy posłucha w ogóle Twoich piosenek, które są bardzo często śpiewane z perspektywy no kobiety prze, przecioranej, przeoranej jakby przez los trochę nie przynajmniej te które ja słyszałem bo może nie słyszałem wszystkich nie ale w ogóle jak się patrzy na historię dziewcząt z, z dzikiego zachodu i to w ogóle nawet nie chodzi o filmy które to odmalowują czy literaturę tylko jak się popatrzy w ogóle w historię tego miejsca to tak trochę jest no bo my myślimy o tam bardzo często ta kobieta musiała być po prostu silne, krótko mówiąc nie no, i tak. mieć charakter no bo mówimy o sytuacji na w której no, słowa kobieta no, no właśnie jak facet o tym mówię że one miał... musiały Temperaturę 37 stopni, no to trzeba było flintę, czy że, się gierę brać. W ręce? pamiętamy wszyscy klasykę Westernu, którą niedawno sobie przypomniałem, czyli pewnego razu na dzikim zachodzie <grym> i z genialną Klaudią kardinale w, w roli <grym> głównej. No przecież to jest to jest kwintesencja niemalże kobiety, która musi sobie poradzić. Ląduje w tym miejscu, w którym ląduje nie dlatego, że tam chce, tylko po prostu zmusza ją do tego najpierw życie, potem w ogóle. No co, Państwo sobie zobaczą, kto nie pamięta, ale to, to doskonale. Zresztą niedawno też widziałem świetny serial. Yy, o takim miasteczku na dzikim zachodzie, gdzie jest szeryf, ale ślepy, który traci wzrok, co w ogóle już jest no. <grym> w sensie groteskowe, czy szeryf, który traci wzrok na dzikim zachodzie. Wystarczy, że słyszał, jak nie to. Też Miasteczko jest wokół kopalni złota, w której kopalni wszyscy mężczyźni zginęli. I jest miasteczko jakby samych kobiet, które muszą sobie teraz tej rzeczywistości, i to nie jest tak, że to, czy ktoś, powie, dobra fikcja, wymyślił sobie ktoś fabułę, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ta historia Ameryki trochę tak wyglądała, oczywiście nie tak przerysowanie, żeby aż do tego stopnia, no ale jednak, nie? Jak ktoś przypłynął tym statkiem z Wielkiej Brytanii, tu, to już połowa dobry. mężczyzn na tym statku padła, bo, tak, bo, wyzwanie, tak. bo zresztą tam generalnie w ogóle silni ludzie ten kraj musieli budować, moim zdaniem, no bo... Tak to chyba wyglądało, Z drugą strony też działało, że mężczyźni sami zostawali i też musieli być silni, więc krótko mówiąc silni ludzie, ale akurat kobiety na Dzikim Zachodzie, że jak się słucha Dolly Parton i jej historii, czy jej pieśni. I może też się patrzy na kobiety, które nie wygląda na jakąś siłę, nie? To jest na zasadzie Dawida i na historii historia lubi się powtarzać. To jest dla mnie piosenka, która po prostu jest niemalże tak jakby, yy, 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 nie chcę powiedzieć, znowu kwintesencją, ale tu jakby nie mam czego słowa. też takie mi przyszło teraz Nie, ten że, ten że ten <grym> która to dokładnie obrazuje, gdzie jest kobieta, yy, która śpiewa do drugiej kobiety nie, nie na zasadzie i to jest to, to się w ogóle gryzie z wizerunkiem tej kobiety silnej, takiej jakby terytorialnej i tak dalej. Ale no tam nie ma agresji. Nie? nie, tam jest prośba do drugiej kobiety o zrozumienie, żeby zostawiła jej hopa w spokoju. Nie, po prostu, no bo.

Jest nie, nie jest nie? łatwo chyba takie być podejście jak, no. jak Jowlin, znaczy jak autorka Jowlin to była no jakby tak. ta, ta druga. No tak, ale to, ale to musiało życie takiego podejścia nauczyć. Właśnie takie, nie? czyli bo tam jest gdzieś też takie właśnie, wyziera z tego jakieś takie zrozumienie tej sytuacji. Nie? No Bo Doli już dawno wiedziała, że nie należy z niczym walczyć, bo tylko nadajesz temu energię i trcisz. Nie ma sensu kopać się z koniem. Tak, mhm. tak. Trzeba konia poprosić, żeby nie kopał po prostu, rozumiem? <laughs> bo, bo, bez... żeby jak koniec przemówił do tego. Tak Głupka mhm. tego samca. Jest, w tym, jest w tym jakiś sens, tak? Teraz sobie o tym pomyślałem. A powiedzcie, miłe panie, bo założę się, że nawet gdybyście miały ten sprzęt do noszenia, nie? To myślę, że tak, chłopaki. To, to, jakby każdy z nich tak pewnie by go wziął i zaniósł. Nie? Bo są, publiczność, no, wiesz, no. ludzie siedzą gdzieś w knajpie i jakby zobaczyli, że ja coś niosę, to też byś nie jeden facet poderwał. Ale na przykład, to nie? mnie akurat to, że mówiłyście, że podchodzi do was publiczność, to mnie akurat nie dziwi. To znaczy, bo ja rozumiem, że podchodzą dziewczyny do was częściej niż do chłopaków, i to jest w ogóle zrozumiałe. I wydaje mi się, że faceci też, jeżeli podejdą, to bardziej, jeżeli są odważniejsi, to do, do, do wokalistki. Nie, nie zauważyłam nie? Tego, nie, nie tej różnicy, czy dziewczyny, czy faceci, mhm. bo... Po prostu ludzie. Tak, ludzie, po prostu ludzie. No, Fani. No, wiesz, no ale ludzie zawsze będą godność do, do dziewczyny, no. dziewczyny no, Tak mi się wydaje, że my naprawdę mamy Cieplejsza jakieś takie... Cieplejsza jest, milsza. A to to nie, zależy, co, czego komu wiesz. brakuje. Nie patrzy, nie, nie patrzy jakoś krzywo, wiesz, tam spod byka, nie, wiesz. Wiadomo, że nie dostaniesz lepy, nie? Dzień dobry, tylko raczej będzie miła rozmowa. Bo to z muzykiem rock'n'rollowym nigdy człowiek nie wie, jak to tam się wydarzy, co dalej. Ale nie? wiesz, jeżeli ktoś siedzi na całym koncercie, słucha, o czym śpiewasz i yy, jaką masz gestykulację, to, to czuje, jako, jeżeli oczywiście jesteś prawdziwym artystą hmm. i prawdziwie jesteś na scenie, to wtedy on czuje, kim, kim jest ta osoba na tej scenie, więc jakby się nie bali, to by nie podchodzili. Więc myślę, że to też dzięki mojej nie, jako, osobowości ty... na scenie, ludzie jakby nie mają problemu, żeby podejść, powiedzieć choćby tylko, cześć, było Super, nie zawsze muszą wdawać się w wielkie gadki i rozmowy. Ty na scenie, <grym> przepraszam, bo teraz będę mówił o swoich prywatnych odczuciach, ale to już tobie kiedyś to mówiłem. Ty e, e, robisz wrażenie tak zwanej dziewczyny z sąsiedztwa, tak jak wspomniana przez ciebie Sheryl Crow, bo to jest, typ, to, 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 to jest taki nawet chyba. Mm, dziewczyna z sąsiedztwa, wiesz, jak to jest taki amerykański y, stereotyp, można powiedzieć. Nie, nie cię, staram wiesz, się nie? budować po no. prostu bariery. Nie, ja nie, no, no dokładnie, nie, że taka jesteś swojska, o to chodzi, nie, że to tak, jest takie... Ja to tu chodzi. Kumpela, nie, po prostu, na tej zasadzie, jak z tych filmów dla nastolatków, wiesz, nie. To jest, to jest trochę... Szkoda, że nie jestem amerykańską nastolatką. Trochę, tak, trochę tak to wygląda, ale to pewnie dlatego tak jest, że nie ma tej bariery, nie, że ona znika, pryska i ludzie od razu jakby czują się, jakby cię znali od dawna. Myślę, że czy znaczy mam nadzieję, że tak jest no, nie myślę, że tak jest, bo inaczej by nie podchodzili, tylko wiesz, bo są też na przykład wokalistki akurat, które też znam takie, które budują pewien dystans, też zupełnie nieświadomie, nie, po prostu tak się zachowują i tak funkcjonują, że jest pewna taka no jest jakiś respekcik jakiś mm. nie wiesz, wiesz, nie, chociaż są, tak się pozna potem, to to, 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 to wiesz, no przy bliższym Poznaniu jakby ten mur pryska. Są też tacy wokaliści, nie? Trzeba być naturalną no. i sobą. Do mnie też się trzeba, wiesz, dokopać najpierw przez tą zbroję, to nie jest tak. <głos> nie. <głos> no chociaż są tacy, że przybierają jakieś maski wchodząc na scenę, a po, za kulisami to też jest zupełnie inny człowiek. A powiedzcie, bo mm, cały czas umyka mi trochę ten temat, bo jednak jesteście niewiastami w świecie yy, męskim. Trochę tak jak w tym tekście, który napisałem, że wiesz, dama w karecie waletów, żeby nie powiedzieć, bo znamy też inne określenia na akurat tę kartę, prawda? <laughs> <laughs> Jobków, powiedzmy. Mm -hmm. e, e... No wiecie, mężczyźni generalnie, jak są ze sobą w, takim, w takiej grupie, no, zachowują się trochę różnie, nie? Ja m.in. na przykład dlatego chodzę do... Znaczy zachowują się jak Tak. gdzieś, wiesz, zdarza się, że na przykład zapominają, że jesteś z nimi? oni po prostu nie muszą myśleć o tym. Ja naprawdę już przyzwyczaiłam się totalnie do męskiego trybu życia, że tak powiem, do męskiego sposobu wypowiadania się. Mm -hmm. I to przecież nie tylko z moim zespołem. W, w jak, gdzieś indziej biorę udział w jakichś koncertach, czy w jakichś innych składach, to też tam w większości są faceci. Mm -hmm. I spędziło się w nie jedną noc przecież, przegadując do rana. Mm -hmm. I jakby nigdy nie ma tego, tego budowania, że kobieta, facet. Nie, nie, mi nie chodzi o budowanie, że kobieta, facet, tylko, że, na że przykład... mają na coś uważać, że mają się do mnie jakoś inaczej odzywać. Jeżeli mm -hmm. mm -hmm. jestem w gronie bliskich osób, bliskich Rozumiem. mężczyzn. Mm -hmm. to tak, to to, ten stereotyp nie istnieje, krótko mówiąc, ale to wiadomo, że w sytuacji, kiedy ludzie się po prostu znają i znają się już jak łyse konie, no to, to w ogóle jakby znika ten ten podstawowy podział płciowy, no bo jakby oni wokół niego gdzieś tam się kręcimy I jasne, że on jest też stereotypowy, nie? No, ale po to też się tu spotykamy, żeby te stereotypy troszeczkę e, e, obalać i łamać, ale nic tam nie było, że na przykład wiesz, sprośne męskie żarty, prawda, a ty... Nie chciałbyś, żebym ci zaczęła opowiadać te sprośne męskie żarty, które słyszałam w swoim życiu. Mm -hmm. Po prostu wydaje mi się, że na tyle, na ile od, od dawien dawna jestem się... w męskim towarzystwie, okay. to po prostu już mnie to nie rusza. Nie, ra nie, no nie razi. A mnie na to... początku? Nie. Nigdy tak nie było, że wiesz, jedziecie, za... kto prowadzi? najczęściej. Różnie, ostatnio byliśmy w, w takim mini trasie, że tak powiem i każdy miał swoją rundkę Rozumiem. do przejechania, no więc czyli, ja tak samo jadę samochodem, Czyli wiadomo, ja że jak ty prowadzisz, to jest pewne rozluźnienie, chłopcy mogą się nareszcie oderwać, prawda, nie wiem, prowadzisz i tam z tyłu leci po prostu coraz ja bardziej. ja sobie lubię jechać I... samochodem, więc oni sobie tam mogą okay. gadać, mi jest przyjemnie, ja sobie słucham, co o czym oni I gadają. I nigdy ci się nie zdarzyło, żeby chłopaki, no bez przesady... No i jak lubimy jeździć, i to też jej się chwali, że mm -hmm. chłopaki mają do niej zaufanie, bo wiesz, jakie zdanie mają faceci mm -hmm. na temat kobiet za kierownicą. Wolałabym tu nie przyjdzieło. Nie, bardziej myślałem o takiej Aha. sytuacji, gdzie wiesz, tam lecą jakieś opowieści dziwnej treści, A. czysto to znaczy opowieści męskiej treści, i one już skędzają w taką stronę, że już sprawdza. tam prostu... się głos załamuje, niech oni sobie, ty sobie mówi, ja jestem zdrów no, na, na tej no, zasadzie. niech sobie pogadają też z drugiej strony, nie dopóki okay. mnie nie zaangażują na przykład w rozmowę taką, to też mi to nie przeszkadza, że. A u ciebie, droga Alicjo? Jak to tam? U mnie jest tak, że my. U Ciebie słuchają, wiadomo, co w ogóle ty go spojrzysz i dobrać. Nie, to to nie tak. Nie jestem żadnym hersztem, żadnym, żadnym tyranem, żadnym despotą. Bo mam takich słodkich, sympatycznych, ciepłych. Facetów, że ja no, no, wystarczy ja tylko no. spojrzeć, i oni wiedzą o co chodzi. Mhm. Tak, jakby, które to jest spojrzenie numer? <laughs> <laughs> jakby jest ileś tych spojrzeń Nie wiadomo. No, rozumiemy się bez słów. W burze są tylko mózgu mhm. na temat listy. Mm, jak chodzi o wybór między na przykład tą balladą a tą, mhm. ciężko się zdecydować, bo obydwie piękne. Mhm. Hmm. No tak. A tak. Jeżeli, jeżeli zaczyna iskrzyć w drugą stronę, no to niestety czas się rozstać. Znałam takie zespoły, które jeździły w trasę popularne, popowe, nie będę też wymieniać tutaj nazw, którzy byli tak ze sobą skłóceni, że wchodzili do busa i od razu jak zasiadali, to zakładali słuchawki, słuchali przez całą trasę jakiejś innej muzyki i dopiero. Wychodzili na scenę i tam udawali, że się lubią. Także tu ten numer nie przejdzie. A wiecie co? Teraz ja tak się zastanowiłem: a są faceci, nie w zespole. Z Janną jest jej małżonek, no ale są na przykład chłopaki, którzy mają swoje małżonki, które zostawili w domu, nie? I teraz u ciebie też są chłopaki, którzy generalnie zostawili swoje tam drugie piękniejsze połowy. Nie są dobrze ułożeni. Przez swoje małżonki? Już. Przez samych siebie, jak na, no. no Okej, okay, nie, ale zastanawiam się. Czy na przykład, pewnie mi nie odpowiecie na to pytanie, a może odpowiecie, czy to na przykład nie jest tak, że, że małżonki czy dziewczyny muzyków, wiedząc, że jest na przykład taka Joanna, która generalnie jakby się zna z chłopakami albo taka Alicja, czy jest taka solidarna, że jakby wiesz, że są spokojniejsze przez to, wiesz o co chodzi, nie? Że, a. To... No wszystkie dziewczyny, czy też żony i partnerki tych muzyków, którzy, którzy ze mną grali. Jakby wydaje mi się, że nie do, że się lubiłyśmy, mhm. znaczy wszystkie, oh, przepraszam, ale to już. Dobrze, zostawmy to. By nie... <laughs> ale teraz w zasadzie jest tak, że w ogóle nie, ja lubię dziewczyny. One to, mówią, chodzi nie, mi o to, czy to jest, bez, czy to jest... Czują się właśnie spokojne, że, że ja jadę tak, A, no że tak mi się wydaje. Czy to no, jest lubimy jakaś taka, się też, po taka, wiesz, w sensie karta przetargowa? Czy to jakby to nie? Mm. Ja nie wiem, co jest między nimi w domu. Nie, nie, to nie, o to, nie to, to próbuj się stanowić nie, czy gdybyś. Albo inaczej, nie? No. Załóżmy, że ty nie śpiewasz w zespole, jedzie Przemek, ale wiesz, że jedzie w, że w tym zespole, jego śpiewa taka Asia, nie, tam, która ma swojego męża, nie, i no to wtedy co? Byłoby ci jakby m, łatwiej go puścić na ten koncert, czy? Kurczę, powiem ci, że wolałabym ma nie być w takiej sytuacji po prostu. No Jak nie ma zaufania, nie ma związku, w relacji. Ja no po no prostu pewnie, nie, nigdy że tak, nie miałam tylko... tak, takiej sytuacji, Oczywiście... więc trudno, trudno mi jest to sobie. W naszej wyobrazić. sytuacji jest tak, że ja nawet zabieram te partnerki żeby one Zobaczyły, że to nie jest taki się, jest, no? taki, taki łatwy chleb. Mhm. Że to nie jest tam, że rock'n'roll, że od razu, tylko po prostu wiadomo. <laughs> na Trzeba się nacharować, dopiero później jest. Ale że to nie jest tak, że my sobie przyjedziemy, mamy czas na zwiedzanie miasta, bo niektórzy mówią, o, jak ty się masz fajnie, pozwiedzałaś już to, ja mówię, mm -hmm, to ja Was zapraszam w trasę. Nie wiedzą, nie zdają sobie sprawy z tego, że przyjeżdżamy na miejsce, próba rozpakowania się w hotelu, a znowu wskakujemy na scenę, później jeszcze sprzedasz płyt, porozmawianie z nami, No i w miarę pójście się szybkie spać. Żeby na drugi dzień wcześniej wyruszyć mieć coś jeszcze z tego, z tego dnia. A jakby, kontynuując ten wątek, jesteście na scenie i wasze bystre damskie oko widzi, że z publiczności ta mała brunetka coś za bardzo się przygląda, nie tam Przemkowi, nie, tylko coś za bardzo się przygląda temu drugiemu gitarzyście, którego żonę lubię i znam, nie, i co? Wtedy. Idziesz i tam wie, tłumaczysz parę słów, czy. Hmm. <grym> nie było czegoś takiego. No nie, <grym> czysto przykładowo. Przynajmniej nie? ja o tym nie wiem. <grym> czysto przykładowo. Ja się o to pytam, <grym> dlatego że ja też że na koncerty i sytuacje są różne. I też gra mnie od dzisiaj. I grałem też, będąc kawalerem, i będąc już potem mężem, i bardziej poukładanym i mniej pokładanym, więc sytuacje są różne. I zawsze mnie to zastanawia, nie? Czy, czy, czy jak w takich sytuacjach na przykład działa kobieta, no bo facetów, jak są sami faceci w zespole, to tam, to, to nie będę opowiadał. <grystanie> Ale zawsze jest jakiś taki, wydaje mi się, element takiego, nie wiem, właśnie na zasadzie, że, wiesz... Nie było sytuacji posuniętych po prostu zbyt daleko. A. Jeżeli przychodzą później porozmawiać, to nawet, wiesz, siadają Proszę, przy stoliku. Czyli wiadomo. Czyli... Ale wiesz, ja jestem, nie? No właśnie o to chodzi, no o to, o to mi chodzi, nie? Czy jakby jest ten nie. element taki, tak, że gdyby... trudno nie sobie wyobrażać sytuację, kiedy mój mąż by sam jeździł. Mm -hmm. Po prostu nie wiem, jakby było. Rozumiem. Nie, nie jest tak jak w sparafrazowanej sentencji Wiolety Kubasińskiej, że pańskie oko konia tłucze, tylko tłuczy. <grym> <grym> I klaruje. No dobrze, a a to by tak. się zdarzyło, Alicja? Na przykład jak, jakąś taką, powiedzmy, yy, zbyt namolną yy, fankę któregoś z Twoich muzyków ustawić do pionu? Mm, nie trzeba było. Sami po prostu potrafili powiedzieć. Z, zdarzyło wiadomo, się to nawet, w boje, tak. szlachetne zdarzy... dusze. Nie. Moi chłopacy są ułożeni, są czyste i klarowne sytuacje w zespole, a tutaj działa u mnie czasami w drugą stronę. Mój były basista tak zapatrzył się w jedną panią tańczącą, że robną się na solucę. I ty co wtedy? Pytanie do pani tańczącej, oczywiście, wiadomo. No, Wystarczy tylko wzrok. I pani przestaje tańczyć. I, i, <laughs> i zapewnienie muzyka, że to był przedostatni raz. Okej. Okay. Proszę państwa, moglibyśmy tak jeszcze długo. Oj, czas tak. nas goni. Alicja Bontol i Koalicja. Wszystkie linki do utworów i Koalicji i Around the Blues, czyli zespołu, w którym Joanna Kaniecka śpiewa pod spodem, tam sobie państwo klikną. Myślę, że dużo z tych piosenek też i trochę o tych sytuacjach, o których tu rozmawialiśmy, opowiada. Będą też i tam wśród nich piosenki artystów, których też wymieniliśmy, które, które są inspiracją dla u państwa. Troszkę wam dziękuję. Chciałyście coś swoim chłopakom powiedzieć na odchodne? Kocham was. Jeszcze raz głośniej do tego. Kocham was. Tak, a ja też. Kocham, uwielbiam, ściskam, całuję. Dobrze, że I, jesteście. I czekam na, na próbę przed pierwszym koncertem rozpoczynającym sezon muzyczny. Wcale nie trudno jest być kobietą. Hmm. Hmm. Czy jakoś tak? Bardzo Robimy dziękuję. Kurki. <grym> do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Bardzo. Pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję.